Produkujemy dużo i produkujemy dobrze. Co słychać u Moniki Jarosińskiej? Przypuszczałam nawet, że tak będę tęsknić. Hula hop, świetny sposób na młodość. To jest świetna zabawa. 2 metry życia, Piotr Poraj-Poleski i profesor Iwona Wawer o polskim zielniku. Babcie nasze robiły przecież sok z czarnego bzu na przeziębienie i na grypę. Nasze letnie studio otwiera swoje podwoje przed aktorką, wokalistką, trochę szaloną żoną gangstera z dziewczyn z Lwowa, czyli Moniką Jarosińską. Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. W podwójnej odsłonie dzisiaj także u nas, i jako aktorka, i jako wokalistka, ale najpierw to cię zapytam w ogóle o podróże, bo udało nam się złapać cię w takim momencie, kiedy jesteś tutaj w Polsce, a nie na Malcie, bo jak wiadomo, swoje życie dzielisz trochę na Maltę i trochę na Polskę. Tak, tak to prawda. 5 miesięcy nie było mnie w Polsce. Wiadomo. Uziemiła cię pandemia? Uziemiła mnie pandemia, dosłownie mnie uziemiła na, wiadomo, 3 miesiące. To nie był lekki czas, nie tylko dla mnie, ale myślę, że tak naprawdę dla wszystkich. I w końcu po 5 miesiącach odważyłam się przyjechać, bo nieprawdopodobnie tęskniłam. Nie przypuszczałam nawet, że tak będę tęsknić. Czy ten czas, jaki spędziłaś na Malcie, uwięziona przez pandemię, to też był jakiś owocny artystycznie czas? Bo wiem, że w internecie próbowałaś troszeczkę pracować. Tak, tak. Stworzyłam przypadkiem domówkę, no można powiedzieć przypadkiem domówkę z Moniką. Śpiewałam covery, na początku śpiewałam covery z moim mężem, a czy mój mąż nie śpiewał, tylko pomagał mi w realizacji. Potem zapraszałam gości, kolegów artystów, muzyków, naprawdę bardzo ciekawe osobowości. Ale kolejną rzecz, która powstała w tym tak zwanym zamknięciu, wymyśliłam sobie, skoro już jestem na tej Malcie, trochę coś tam już wiem. I stworzyłam taki portal Malta Forever, to ja to sama wymyśliłam, czy portal. To tak zaczynało się tak naprawdę niewinnie. A skończyło się i się dalej rozwijamy. Zaczęliśmy robić z moim mężem takie krótkie reportaże. O Malcie? O Malcie. Zaczęliśmy chodzić na różnego rodzaju wydarzenia. A skierowane do Polaków? Nie, 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 właśnie nie. Nawet sami Maltańczycy są byli zaskoczeni, że to my nawet nie wiedzieliśmy, że na przykład jest takie muzeum na przykład starych samolotów z II wojny światowej. Albo na przykład byliśmy na zlocie starych samochodów amerykańskich. Więc stoję po drugiej stronie kamery. Filmuję, ustalamy z moim, wiadomo, skończyłam szkołę filmową, lata na planie, na planach seriali. Ale to jednak zawsze była druga strona, prawda? Zawsze była ta druga strona, a teraz mi to szalenie kręci, się cieszę jak dziecko, jak stoję za tą drugą stroną kamery i można tak powiedzieć, no trochę reżyseruję te wszystkie filmiki. Masz pełnię obrazu w tym zawodzie właściwie teraz. Tak, więc to mnie już bardzo cieszy. Skoro już mówimy o tych dwóch stronach, to wróćmy na tę tradycyjną stronę i powiedzmy trochę o twoich planach artystycznych. Zadzwoniłam któregoś dnia do ambasady polskiej, przedstawiłam się, że jestem aktorką, czy nie moglibyśmy się spotkać na spotkanie. I tak się też stało. I pan ambasador i jego żona, pani Monika, oglądają nasze reportaże. Nie tylko i tak naprawdę, bo wow, to naprawdę państwo sami to wszystko kręcicie, to sami to montujecie. Byli pod wrażeniem. Byli pod ogromnym wrażeniem. No i tak zaczęła się nasza, można powiedzieć, współpraca z polską ambasadą na Malcie, więc 31 jest rocznica Solidarności, więc będziemy robić... 31 sierpnia, tak. 31 sierpnia będziemy robić materiał, a 5 września będzie prawdopodobnie Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie, cześć. I będę czytać dla Bibliotece Narodowej na Malcie dla Polaków. Moniko, bardzo dziękuję za tę część, a mówię tak dlatego, że jeszcze w innej odsłonie cię zobaczymy dzisiaj w naszym programie. Natomiast teraz chciałbym namówić cię. Znasz to urządzenie, prawda? Ale czy my razem do jednego wchodzimy? No może by się udało, rzeczywiście. Na pewno trudniej byłoby spaść takiemu kółeczku. Ale ja nie pamiętam, jak się to robiło. Na pewno trzeba to tak. Od góry. No można od góry, można od dołu, techniki są różne. Słuchaj, ale nie zbije, bo ja mam takie szczęście, że to mi spadnie, wybije okno, będą koszty. Najwyżej powiemy, żeby rachunek na Maltę wysłali. Co ty na to? Do mnie? Niekoniecznie, do ambasady. Próbujemy. No to idziemy. No to ciach. U mnie szybko poszło. No mnie też. No to w takim razie materiał. Hula hop istnieje ponad 50 lat i wielokrotnie przechodziło swoją metamorfozę. Było plastikowe na początku, było też drewniane i zapachowe, było też kolorowe.
Ja polecam koło, które zawiera kulki masujące, a w każdej kulce są magnesiki, więc ono po prostu jest, oddziaływuje na skórę, na ciało, na nasze mięśnie. No szybciej pozwoli nam wzmocnić nasze mięśnie, ponieważ waży ponad kilogram to koło, ale również pozwoli na poprawę wad postawy. Można tym ujędrnić swoje ciało. Ja czuję się bardzo kobieco, wyrabiają się kocie ruchy, pozbyłam się oponek, utrzymuję swoją wagę od wielu lat. Mało tego, nawet trochę zeszczuplałam. Za 2 lata będę miała 60 lat. Czuję się fantastycznie. Podbijamy kość ogonową, wypchnij biodra do góry, trzymaj. Stopą zaczepiamy koło, paluszki obciągnięte, góra, dół. Najlepiej ćwiczy się na boso. Raz. Dwa. Cały czas pośladki w górze. Ćwiczenia dla osób 50+, nie muszą kojarzyć się z czymś ciężkim, z jakimiś wyrzeczeniami. To jest w przypadku koła, hula hop, to jest świetna zabawa, to jest poprawa samopoczucia, to jest utrzymanie sprawności przez długie, długie lata, do późnej starości. To jest radość, to jest szczęście, to jest zdrowie. A teraz w naszym letnim studiu prawdziwe gwiazdy, polskie gwiazdy, bo Polska jabłkami przecież stoi i dlatego teraz o jabłkach porozmawiamy. Z panem Robertem Sasem z Instytutu Praktycznego Sadownictwa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Sierpień to początek sezonu jabłkowego? Koniec sierpnia. Koniec sierpnia nawet, początek tak września, choć w tym roku pewnie będziemy mieli niewielkie opóźnienie ze względu na aurę, jaką mieliśmy w tym sezonie. Mówimy o tym, że to takie polskie bogactwo, to jabłka. Rzeczywiście mamy się czym pochwalić, prawda? Tak, absolutnie. Produkujemy dużo i produkujemy dobrze. Tylko szkoda, że nie wszyscy konsumenci mogą to dobrze zjeść, tak? Sprzedaż jest problemem, bo supermarkety nie lubią jakości, lubią ilość, a jakość może być i chcielibyśmy, żeby ona zagościła. Także konsumenci powinni szukać rzeczywiście tego, co najlepsze i domagać się z miejsc, gdzie to jest kupowane, żeby ta jakość tam zagościła w końcu. Co mają w sobie takiego jabłka, że są takimi gwiazdami dla nas? Samo zdrowie, bezwzględnie. Już pomijając fakt dostarczania olbrzymiej ilości witamin czy związków mineralnych, to są to jedyne owoce, które, tak powiem, żeby można było wyobrazić sobie, co robią. To stwierdzenie mi się bardzo przykleiło i podoba. Czochrają jelita, to znaczy powodują, że to wszystko, co jest związane z układem trawiennym, zaczyna nagle pracować dużo bardziej intensywnie. Czyli pieszczą wnętrzności, inaczej mówiąc. Myślę, że od pieszczenia można usnąć, a od czochrania rzeczywiście pobudza to wszystko do dobrego funkcjonowania. I naprawdę, proszę mi wierzyć, tak to mniej więcej wygląda. Czyli jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy z układem trawiennym, chce oczyścić swój organizm, bezwzględnie jabłka. Ile jest odmian jabłek? Jesteśmy w stanie to jakoś zliczyć? To są tysiące. Mówi się, że jest około 10 tysięcy odmian, oprócz bardzo powszechnie kupowanych i dostępnych, jak Gala, Golden Delicious czy Champion. Mamy też nasze polskiej hodowli jabłka, z których chyba najbardziej znaną odmianą jest odmiana Ligol, ale też jest coraz więcej nowych odmian, naszych polskich, które się pojawiają na rynku, tak? Z odmian, które w tym momencie moglibyśmy spróbować skosztować, jest to odmiana Sander, która naprawdę, można powiedzieć, na dniach się pojawia. Czym się charakteryzuje? Ale cykl hodowlany to prawie 20 lat. Także 20 lat temu została siewka znaleziona i w tym momencie dopiero trafia na rynek. Odmiany, które w tym momencie możemy kupić, zwykle nie są zbyt trwałe i czasami mogą mieć problem z wybarwieniem. Natomiast odmiana Sander jest wyjątkowo trwałą odmianą, twardą. Czyli taką o cechach, gdzie staramy się je mocno wyodrębniać i konsumenci je lubią, czyli jest chrupką odmianą. I to jest jedna z cech, która decyduje, czy odmiana trafia na rynek, czy niestety gdzieś z tego rynku schodzi. Także jabłko musi być aromatyczne, oczywiście, wiadomo, dobrze musi być raczej najlepiej słodkie, tak? Czerwone i chrupkie przede wszystkim. I takich jabłek szukajmy. Chopin, tak. Jeśli chodzi o tę odmianę, tutaj mamy sok z Chopina, tutaj mamy chipsy,
Z Chopina? Niestety też z Chopina. Niestety nie mamy jabłek, bo jest to odmiana późna. Jest to odmiana, która swoją dojrzałość konsumpcyjną nabiera gdzieś tak w listopadzie, może w grudniu. Ale jest to wyjątkowo interesująca odmiana, dlatego że odporna na najgroźniejsze choroby, a więc można ją sadzić nie tylko w sadach towarowych, ale również gdzieś na działce. Nie wymaga tak intensywnej ochrony z jednej strony. Natomiast jest to jabłko, można powiedzieć, wybitnie sokowe, czyli zawiera bardzo interesującą zawartość kwasów i cukrów i proporcje związane z tymi substancjami są tutaj bardzo dobre. Co możemy zrobić z jabłek? Troszeczkę powiedzieliśmy. Chipsy mamy, pokazujemy, soki, jak najbardziej to wiadomo. Prawie wszystko można zrobić z jabłek. Oczywiście najcenniejsza rzecz, jeżeli możemy je zjeść bezpośrednio, takie jak tutaj leżą na stole, czyli można powiedzieć prosto z drzewa. I tutaj taka uwaga, bo niestety w tym momencie jakby cykl życia jabłka w tym takim konsumpcyjnym fragmencie dzieli się na dwa etapy. To jest dojrzałość zbiorcza i konsumpcyjna. I to o tym trzeba pamiętać. Nie zawsze jabłko, które w danym momencie jest zerwane z drzewa, bo już jest na to czas. Nadaje się do spożycia, czyli jest najlepsze do spożycia. Jest smaczne. Mhm. Tak? Ono musi jeszcze dojrzeć, tak jak powiedzmy szlachetne sery czy wina. W pewnym sensie. No to polecamy wraz z panem Robertem jabłka, moi drodzy, zwłaszcza, że późny sierpień to jest początek sezonu na te wspaniałe polskie owoce. Zachęcamy do tego, żeby po nie sięgać, a teraz zaglądamy do przedziału medycznego, tam Piotr Poraj-Poleski i profesor Iwona Wawer. Oni z kolei będą mówili o polskim zielniku. No to posłuchajmy. Bądźmy razem, Studio Lato, proszę Państwa, zielono mi, to mało powiedzieć Pani Profesor, bo naszym gościem jest Pani Profesor Iwona Wawer i oczywiście mówić będziemy o ziołach. Cały świat poszukuje szczepionki, Pani Profesor. Czy istnieją zioła, które mogłyby nam pomóc w zwalczaniu wielu bakterii, wirusów? Jak to jest, Pani Profesor? Może jest jakieś cudowne zioło, które wyleczy nas z COVID-a na przykład? Wszyscy szukają teraz roślin, które pomogłyby nam zwalczyć koronawirusa, ale niestety to jest za krótko i po prostu nie ma w tej chwili. Nawet Chińczycy, którzy mają 5000 lat tradycji swojej ziołowej medycyny, nie mają skutecznego roślinnego leku na koronawirusa. Natomiast jesteśmy optymistami, dlatego że grypa jest z nami znacznie dłużej i znamy bardzo dużo ciekawych surowców, skutecznych surowców, przebadanych, które zwalczają wirusy grypy. Pani profesor, zatem jakie zioła są przeciwwirusowe? No właśnie, tutaj mamy bardzo dobrze przebadany surowiec w postaci czarnego bzu. Te substancje przeciwwirusowe są zarówno w kwiatach, jak i w owocach, ale właśnie ekstrakt z owoców jest bardzo dobrze przebadany. To jest bardzo stary surowiec, że znano od wieków. Babcie nasze robiły przecież sok z czarnego bzu na przeziębienie i na grypę i do tego trzeba teraz powrócić. Warto podkreślić, że on ma bardzo wiele związków działających wirusobójczo i wobec tego wirus przy całej swojej zmienności nie może się Czyli nie może walczyć, dlatego że zawsze jest coś, co działa przeciwwirusowo. Ale pani profesor do studia przyniosła piękne kwiaty. Ja również mam jakiś kwiat od pani profesor. Nie wiem nawet, co to jest. Czy to jest również antybakteryjne i antywirusowe? Wśród takich surowców o udowodnionym działaniu, może nawet nie wirusobójczym, ale stymulującym system odporności, bardzo znana jest jeżówka. Czyli która, i pani warto profesor? Opowiedzieć. Czyli to jest jeżówka? To jest jeżówka purpurowa, roślina, która pochodzi z prerii północnoamerykańskich. Leczyli się nią Indianie, a nawet schodzą takie opowieści, że jadły ją bizony i zawdzięczały tą siłę temu, że miały właśnie taką paszę. Tutaj mamy jeżówkę purpurową o najlepiej udowodnionym działaniu leczniczym, ale jest też jeżówka blada. Również. Każda z tych jeżówek ma troszeczkę inny skład tych związków pobudzających odporność, a to, co pan redaktor trzyma w ręce, to jest po prostu piękna jeżówka, dlatego że jeżówki również są ozdobne. Można kupić w centrum ogrodniczym. Ozdobne i lecznicze, pani profesor. Tak, i cieszą oczy.
i leczą ciało. Czegóż chcieć więcej? Pani profesor, ale taką jeżówkę jak przygotowujemy? Co? Herbatkę, galaretki, to jest ekstrakty? Surowcem jest cała roślina, łącznie z korzeniami, ale sami niewiele możemy zrobić, dlatego że to trzeba zrobić w sposób fachowy ekstrakt i zdajmy się w tej sytuacji na przemysł farmaceutyczny. Warto jeszcze powiedzieć, że powinniśmy sięgnąć po te wszystkie znane surowce ziołowe, które zarówno te, które mają działanie przeciwwirusowe, jak i te stymulujące odporność, bo bardzo się boimy podwójnej epidemii na jesieni. Właśnie, COVID-u boimy i się COVID-u i grypy. I o ile z COVID-em niewiele można zrobić, o tyle grypę mamy oswojoną. I mamy dużo surowców, które pozwalają skrócić czas infekcji. Proszę przyjąć ode mnie, pani profesor, ten zdrowy kwiat. I chciałbym pani może się wymienimy. Zdrowia bardzo, dziękuję. Ogrodową na... To ja sobie do butonierki, pani profesor, palidę. Taką jeżóweczkę włożę. A jak zwykle naszym gościem była nieoceniona, znająca właściwości ziół, pani profesor Iwona Wawer. A my państwu życzymy miłego dnia. Dziękuję, pani profesor. I polecamy zioła. Mówi się, że oczy to zwierciadło naszej duszy, ale wcale nie tylko dlatego warto o oczy dbać. A my teraz powiemy, jak to robić. Anna Białecka, kosmetolog, wraz z nami. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Jesteś w stanie ocenić, mijając przechodnia na ulicy, że jest zmęczony, niewyspany albo właśnie wstał sprzed komputera? Tak, oczywiście. Jest to spowodowane tym, że skóra wokół oczu jest niezwykle cienka i delikatna, dlatego dość szybko możemy poznać oznaki jej zmęczenia. Głównym problemem, jakim spotykamy się na tej okolicy, to są zmarszczki, opadająca powieka i brak jędrności skóry wokół oczu. Niestety po 40 roku życia dodatkowo dochodzą obrzęki pod oczami, które są właśnie efektem nieprzespanej nocy, jak również opadający oczodół, który spowodowany jest ubytkiem tkanki tłuszczowej z tej okolicy. Jak dbać o oczy i o to, żeby ta skóra wokół nich była taka jędrna i świetlista najlepiej? No ja przede wszystkim zawsze i uparcie dążę do tego, że ta podstawą jest ta pielęgnacja domowa, czyli stosowanie odpowiednich kremów. I właśnie, jeśli chodzi o te kremy, to bardzo ważne jest, żeby to były kremy dedykowane dla tej okolicy, czyli nie te, które stosujemy na całą twarz, a specjalnie na okolice oka. Kremy dzielimy na te ujędrniające i mocno regenerujące, a drugi rodzaj są to kremy przeciwzmarszczkowe i nawilżające. Co jest ważne? Stosować je systematycznie, czyli codziennie rano i wieczorem. Decydując się na krem na dzień, powinniśmy wybierać kremy bardziej takie emulsje, lekkiej konsystencji. Jeżeli chodzi o kremy na noc, mogą one bogatsze być, a bardziej odżywcze, cięższe, dlatego że nocą dużo łatwiej nam wchłonąć te substancje mocno odżywcze w skórę. Jak je wmasowywać? Wmasowywać tak naprawdę warto o tym wspomnieć, żeby oprócz samego kremu wykonać delikatny masaż, bym powiedziała nawet. Przed palcami, tak. Może pokazać? Mogą być to takie ruchy głaskające, mogą być to ruchy takie rozcierające i oklepywania. Tak naprawdę 2-3 minuty możemy to samodzielnie wykonać przed lustrem. Możemy wykonać to suchymi palcami. Możemy do tego dodać olejek, na przykład z wisiołka jest świetny na tą okolicę oka, lub migdałowy, lub na przykład, jeżeli mamy duży problem z obrzękami, wykorzystać kostki lodu, które przynoszą świetne ukojenie i ściągną nam te obrzęki, opuchnięcia, które szczególnie nam się ta limfa zbiera tutaj w tej dolnej części oka. A jakie jest twoje zdanie na temat tych zmarszczek mimicznych? Powinniśmy się ich wstydzić? Uważam, że nie, aczkolwiek powinniśmy o nie dbać, czyli działać bardziej zapobiegawczo, dbać o tą skórę, żeby ona dobrze wyglądała. No niestety czasami te mięśnie naszej twarzy są tak mocne i tak uwarunkowane genetycznie, że trudno byłoby się zupełnie nie uśmiechać, żeby powodować, żeby ich nie było zupełnie. Natomiast warto jest zawsze, kiedy mamy taką tendencję, na przykład do mrużenia oczu, czy gdzieś w okresie letnim zbliżającym się słońcu,
jednak dbać o to, żeby zakładać okulary przeciwsłoneczne. Anna Białecka, kosmetolog, nam dzisiaj doradzała. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I zapraszamy teraz do warszawskiego zoo. Mówiliśmy dzisiaj dużo o jabłkach, to teraz będzie o muszce, owocówce, która nie tylko jabłka lubi, ale generalnie owoce tak, może stworzenie małe, ale bardzo potrafi zirytować i o tym stworzeniu Andrzej Kruszewicz już teraz nam opowie. Szanowni Państwo, gdziekolwiek położymy dojrzałe owoce albo warzywa soczyste, natychmiast pojawią się małe, dokuczliwe muszki, które będą te owoce jeszcze dodatkowo użytkowały, a czasem nawet jeżeli jest to owoc dojrzały, ale nie uszkodzony, to go uszkodzą po to, żeby dobrać się do jego soku. Te muszki to są tak zwane owocówki, zwane także octówkami. Bardziej znana jest ich nazwa naukowa, Drosophila melanogaster, która oznacza, pochodzi ta nazwa z greki, oznacza muszkę lubiącą rosę o czarnym brzuszku. Tymczasem czarny brzuszek ma tylko samczyk, czyli taki zaokrąglony brzuszek na końcu i czarny, a samiczka ma bardziej zaostrzony i jasno zakończony. Te małe muszki mogą być dokuczliwą plagą i są takie miejsca na świecie, gdzie uprawia się masowo owoce typu mango albo inne delikatne owoce, banany, winogrona. I te małe muszki potrafią uszkadzać różne owoce i powodować, że zbiory są mniejsze albo owoce są mniej dorodne. Muszka, owocówka przyczyniła się bardzo do poznania genetyki różnych zwierząt, gdyż jej genotyp stosunkowo nieskomplikowany był poznany jako jeden z pierwszych na świecie. No i rzeczywiście ta muszka jest wykorzystywana w badaniach genetycznych i dzięki tej muszce poznaliśmy także zawiłości ludzkiego genomu. A zanim skończymy, to jeszcze obiecana wcześniej niespodzianka, czyli śpiewająca Monika Jarosińska. Widzimy się jutro o poranku w Dwójce. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Pragnę mocno tak poczuć, kiedy wiatr niesie zapach twój, co oj, zmysły. Wiem naprawdę jak pomalować świat kolorami, które rozbawiają złe sny. Lecz mimo wszystko, gdy nie macie dziś wieczorem, zostaje tylko marzenie niedokończone. Ach.